Drodzy przyjaciele Grzegorza Brauna, zebraliśmy się tutaj przed siedzibą Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, aby wyrazić sprzeciw wobec nękania przez organa sprawiedliwości reżysera Grzegorza Brauna. W tym samym momencie na drugim krańcu 3 RP rozpoczął się podobny protest. Młodzi ludzie zebrali się pod wrocławskim aresztem śledczym, gdzie od wtorku przetrzymywany jest Grzegorz Braun. W 2008 roku Grzegorz Braun poprosił pana policjanta na manifestacji patriotycznej o wylegitymowanie się. Zdezorientowany policjant skonsultował się ze swoim przełożonym oficerem i po otrzymaniu szczegółowej instrukcji, cytuję, co tu się będzie z nim certolił, koniec cytatu, wraz z 4 innymi funkcjonariuszami przystąpił do zatrzymania reżysera. Obalono go na ziemię, skuto kajdankami i przewieziono na kumentę. Następnego dnia reżyser poskarżył się na panów policjantów. Sąd skargę odrzucił i wesłał pana Grzegorza na rozprawę w roli oskarżonego o napaść na 5 funkcjonariuszy. Miał wyłamać palec jednemu z policjantów podczas zakuwania go w kajdanki. Przypominał, leżał wtedy na ziemi przetrzymywany przez pozostałych funkcjonariuszy. Podczas ostatniej rozprawy sąd odmówił reżyserowi prawa do zadawania pytań świadkowi, co spowodowało wzburzoną reakcję pana Brauna. Został on ukarany grzywną w wysokości 1000 zł za nazwanie byłego policjanta kierującego ową akcją bandytą i złodziejem. Jednakże słowo złodziej nigdy nie padło z ust oskarżonego. Podczas gdy złożył apelację od owej kary, sąd nałożył na niego karę tygodniowego aresztu za obrazę sądu poprzez trzaśnięcie drzwiami, kiedy opuszczał pomieszczenie. Adwokat pana Grzegorza Brauna poinformował go o nałożeniu na niego kary 7 dni aresztu. Przerwał on pracę nad montażem filmu, przejechał kilkaset kilometrów, aby dobrowolnie poddać się karze. Nie został jednak przyjęty do więzienia. Kilka dni później, 29 lipca, został zatrzymany we własnym mieszkaniu i doprowadzony do aresztu. Przebywa obecnie we wrocławskim areszcie śledczym. W swoim ostatnim wywiadzie powiedział, cytuję, cieszę się świetnym zdrowiem, humor mi dopisuje, mam bujne plany na przyszłość i nie miewam ataków depresji. Kto ma przygody, kto miał przygody, czy kto doświadczył agresji ze strony służb, to wie, że często to wygląda tak, że osoba, która jest przedstawiana jako agresor na funkcjonariusza policji, w rzeczywistości sama jest ofiarą agresji policji. Takie przykłady między innymi były na Marszu Wielogłośni, kiedy skatowano jednego uczestnika i potem dostał jeszcze karę za to, że był kopany. To jest skandal. Takich przykładów można mnożyć i moim zdaniem takie 2 przykłady z ostatnich czasów, czy z ostatnich miesięcy obrazują to najlepiej. Nie wiem, czy Państwo byli wczoraj na obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Była tam taka sytuacja, powstało mało zamieszanie, ponieważ na to zgromadzenie przyszło ponad 1000 białostoczan, w tym licznie stawili się kibice Jagiellonii. I otóż po godzinie W, po odpaleniu rac przez kibiców i po oddaniu hołdu bohaterom powstało mało zamieszanie, ponieważ 2 funkcjonariuszy policji wyciągnęło z tłumu jednego kibica. I teraz trzeba siebie zapytać, dlaczego wyciągnęło. Czy dlatego, że kibice stwarzali niebezpieczeństwo? Czy stanowili jakieś zagrożenie dla zgromadzenia? Nie. Dlatego, że policja, czy generalnie władze potrzebują jakiegoś show. Jeżeli kibice tego show sami nie dali, to władza sama prowokuje, aby takie show uzyskać i aby potem to pokazać w mediach. Nie wiem, czy Państwo czytali relacje, które były właśnie w mediach lokalnych. I tam była taka informacja, że z tych informacji można wywnioskować, że kibice krzyczeli gestapo do kombatanta, który przemawiał. A to jest oczywiste kłamstwo. Proszę sobie popatrzeć na relacje medialne, które się pojawiły. Naprawdę tak jest. I my, jako młodzi, będziemy stawiali czynny
a także kiedy będzie trzeba symboliczny opór. Mogę teraz powiedzieć, mogę teraz obiecać, że ten opór zawsze będziemy stawiali. Na koniec mojego przemówienia chciałbym powiedzieć, że pan minister Sienkiewicz powiedział, przy okazji afery też mojej wyszło, że pan minister Sienkiewicz powiedział, że to państwo nie istnieje. Ja się z tym nie zgadzam. To państwo istnieje, to państwo świetnie funkcjonuje, ale tylko wtedy, kiedy musi chronić władzę przed gniewem społeczeństwa. Dziękuję. Na sam koniec zapraszam rekonstruktora. Milicja! Chciałbym powiedzieć, że wszystkie osoby, które złożyły podpisy na plakacie, zostaną oskarżone o złamanie prawa. Wspieranie tego reakcyjnego obywatela Brauna. Proszę tutaj ustawić się pod ścianę. Raz ustawiać się. Jak można tego reakcyjnego obywatela Brauna wspierać? Wstyd i hańba! Wstydźcie się! Raz pod ścianę! Zaraz przyjadą posiłki! Rozwiązuje pan zebranie? Rozwiązuje pan zebranie? Tak, rozwiązuje! Proszę osoby z plakatami. Jurek, rzuć broń. Wyjm broń, to masz nie wyjmać. Na potrzeby Jaruzelskiego nie wyjm. Jak się towarzysze zachowywali? Nagannie. To jest naganne zachowanie wspierać takiego reakcyjnego reżysera, obywatela Brauna. Dziękuję państwu za przybycie. Chciałbym oficjalnie zakończyć protest. Także życzę spokojnego weekendu i życzę spokojnego powrotu do domu. Dzień dobry państwu. Odbyła się demonstracja w Białymstoku, której celem było zademonstrowanie poparcia dla aresztowanego Grzegorza Brauna, którego sprawa sądowa toczy się 6 lat. Dzięki tej demonstracji i nagłośnieniu tej sprawy okazuje się, że w tak zwanej wolnej Polsce, którą szczycą się dziennikarze z telewizji, nazwijmy to reżimowej albo głównego ścieku, okazuje się, że ludzie w Polsce są oskarżani z artykułów karnych w przypadku, kiedy nic nie zrobili. Człowiek jest aresztowywany przez policję i policja oskarża go o napaść na funkcjonariusza oraz oskarża go o znieważenie. Jeżeli na przykład kogoś aresztuje policja, to mogą mu postawić zarzuty, nic gruchy, nic pietruchy, że znieważa policjantów albo tych policjantów po prostu narusza ich nietykalność cielesną. Tak to się nazywa w kodeksie karnym. Taka jest definicja. Okazuje się, że Grzegorz Braun jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej, czyli krótko mówiąc pobicie, aż 6 policjantów. 6 ludzi, którzy są przygotowani do walki, do obrony, do obezwładnienia przestępcy. 6 ludzi, którzy mają gaz. 6 ludzi, którzy mają broń palną. Drodzy państwo, aresztowanie człowieka bezbronnego i postawienie mu zarzutów, że pobił 6 policjantów czy 6 funkcjonariuszy, to jest po prostu śmiech na sali. To świadczy o tym, jaką mamy policję, że policja daje się pobić dla jednego bezbronnego człowieka, przecież w to nikt by nie uwierzył. Ja kiedyś czytałem książkę z II wojny światowej, napisaną przez polskiego lekarza, który walczył pod Monte Cassino. Wojna, ludzie, medycyna. I opisuje taką sytuację, że w Szkocji w czasie II wojny światowej, kiedy stacjonowali tam polscy żołnierze, Polacy byli w barze. 4 Polaków było w barze, w pubie w Szkocji, w Edynburgu. I doszło między tymi 4 Polakami do bijatyki z Szkotami. I Polacy, ponieważ było ich mniej, uciekli w tym barze na piętro i zabarykadowali się na tym piętrze. Oczywiście podczas bijatyki został zdemolowany bar. Były tam drobne okaleczenia, siniaki i tak dalej. Sprawa trafiła do sądu i drodzy państwo, wiecie jak sędzia zareagował? Sędzia Polaków uniewinnił. Stwierdził, jak to jest możliwe, że 4 niepozornych ludzi o wzroście 165 cm mniej więcej, mogło pobić
20 szkotów o wzroście 190 cm. Jak to możliwe? Sędzia zapytał. Sędzia angielski. I Polaków uniewinnił od zarzutu pobicia szkotów. Tylko nałożył kary finansowe na Polaków, jak i na szkotów, za to, że bar został podczas tego zajścia zdemolowany. A na przykładzie sprawy Grzegorza Brauna widzicie, że reżyser jest oskarżany o to, że został zatrzymany przez policję i podczas zatrzymania pobił 6 policjantów oraz ich znieważył. Gdyby to była prawda, drodzy Państwo, to policja by go nie zatrzymała, po prostu by ich pobił, leżeliby na glebie, tak? Jucha by ciekła, limona i finfy i facet by sobie poszedł w krzaki, a tak jednak nie było. Czyli każdy normalny sąd, opierając się na logice, na zasadzie przyczynowości, to powinien tego człowieka po prostu uniewinnić i to od razu. A ponieważ Grzegorz Braun jako reżyser kręci filmy antykomunistyczne, historyczne, krótko mówiąc niewygodne dla obecnej władzy i wypowiada się jeszcze na tematy współczesnej polityki, to właśnie przeszkadza tym ludziom i dlatego jest ciągany, krótko mówiąc, po sądach, bo już sam fakt, że taka sprawa toczy się, przepraszam bardzo, 6 lat, to chyba o czym świadczy, no. Zarówno świadczy o funkcjonowaniu sądów, które nie potrafią wydać wyroku, oczywistego wyroku uniewinnienia, jak i o pracy policji i prokuratury, która po prostu podejmuje podstępne zabiegi, żeby skierować postępowanie karne przeciwko niewinnej osobie. Ja, drodzy Państwo, chciałem tutaj podkreślić, że w kodeksie karnym jest przepis. To jest artykuł 235, jak dobrze pamiętam, który mniej więcej stwierdza, że kto podejmuje podstępne zabiegi, żeby skierować przeciwko komuś oskarżenie, bezpodstawne oskarżenie, podlega karze do 2 lat, do 3 lat chyba. Tak więc, drodzy Państwo, widzicie, że Grzegorz Braun, który jest podstępnie ciągany po sądach, jego sprawa wygląda w ten sposób, że ten człowiek jest po prostu pokrzywdzony w wyniku przestępstwa popełnianego przez wymiar sprawiedliwości ogólnie. Bo to jest wstyd, żeby organy ścigania nie były w stanie w ciągu 6 lat ustalić, jak naprawdę po prostu było. Ale to jest dla nich bardzo korzystne, drodzy Państwo, ponieważ facet nie ma czasu na kręcenie swoich filmów, tylko musi zajmować się sądami. Poparcie dla Grzegorza Brauna.